Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy, czytamy fragment o wyrzeczeniu się dla chwały Pana Jezusa, wyrzeczeniu się tego wszystkiego, co nas od Chrystusa może oddalić, jeśli oczywiście chcemy pójść za Nim. Wyrzeczenie, które ma nas kosztować, ale po to, abyśmy no właśnie ten cały czas, ten całe nasze siły poświęcili właśnie w pójściu za Chrystusem. Krótko mówiąc, Pan Jezus mówi: zostaw wszystko, odpowiedz na moje powołanie, odpowiedz na moją miłość, zostaw to wszystko, co może cię ode mnie odciągnąć, a więc przyjemności ziemskie, grzech, wszelkiego rodzaju zachcianki, które tutaj na ziemi spełniasz. Może to się wydawać trochę trudne dla nas, kochani, że Jezus tak do nas mówi, ale to chodzi o to, abyśmy potrafili odpowiedzieć na Jego miłość. Tak jak On odpowiedział na miłość swojego Ojca i tą miłością ofiaruje się każdemu z nas. Jezus chce, abyśmy no właśnie byli przy Nim, abyśmy idąc za Nim poświęcili swój czas dla Niego i dla tych, których Jezus postawi na naszej drodze. Czyli krótko mówiąc, Jezus chce, abyśmy służąc Bogu nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. Oczywiście mogą nas te ziemskie rzeczy, przyzwyczajenia, grzech od tego wszystkiego odciągać. I dlatego Jezus mówi: zostaw to i pójdź za mną. Zostaw to, co może cię ode mnie odciągnąć, od mojej nauki, od mojej miłości. Kochani, niech Boże błogosławieństwo nam pozwala umocnić w naszym pójściu za Chrystusem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej środy z Panem Bogiem.